Poranny gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam państwa serdecznie. W studiu senator Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie wrażenia po wyborach i po kampanii? 108 tysięcy. Po raz kolejny zostanie pan w nowym Senacie senatorem. Pana kontrkandydat Tomasz Jaskuła, 78 tysięcy. Czy ta kampania, czy te wybory czegoś pana nowego nauczyły? 108 tysięcy, panie rektorze, i pominął pan 863 głosy. Więc obraziliby się, ale w dół pan zaokrąglił. To już bardziej pasuje powiedzieć 109 tysięcy. O liczby się nie kłóćmy. Tak by zrobili matematycy. Oczywiście ma pan rację. No cóż, mogę tylko powiedzieć tak. Bardzo panu dziękuję, że pan mnie dzisiaj tak rano zaprosił na to spotkanie, bo też chcę powiedzieć jeszcze raz, tak jak potrafię, bardzo serdecznie, kochani wyborcy, wam dziękuję. No, chcę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony ogromnym wynikiem, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rzadko spotykany wynik. A ta kampania, jak pan ją ocenia? Proszę pana, uwielbiam spotykania się z ludźmi. Wie pan, od zawsze, wie pan, dobrze się czuję wśród ludzi. To, że, wie pan, chodziłem pod Biedronkę, pod różnego rodzaju galerie oraz pod zakłady pracy, to też świadczy o tym, że miałem bezpośredni kontakt z tymi, którzy, mówiąc tak szczerze, podziękowali mi za te rozmowy. Rozmowy były bardzo szerokie, rozmowy były przede wszystkim o Rzeczpospolitej, proszę pana, bo świetnie zrobiłem dzisiaj, bo młodzież zobaczyła duże zagrożenie dla nich i wygraliśmy te wybory i z tego tytułu jestem bardzo zadowolony i jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy poszli na wybory. Ja żałuję, że nie było spotkania bezpośredniego. Komarnicki, Jaskuła w jakiejś debacie. Ale wie pan, ale o czym, wie pan, mam debatować z człowiekiem, który nawet wygrałem z nim w miejscu, gdzie on był burmistrzem w Lubniewicach, wie pan, i mieszka w Lubniewicach. Wygrałem z nim, gdzie on teraz pracuje w Szczecinie. Wie pan, szacunek do rywala, bo teraz... Ja mam szacunek do rywala, ale wie pan, jak rywal czysto gra, tak? Po co opowiadać ludziom, że on jest bezpartyjny? Po co opowiadać ludziom, że on jest tutaj, prawda, z krwi kości samorządowcem? Jak wszyscy wiedzieli, którzy się trochę znają na tym, na wyborach i na polityce, że to był kandydat PiS-u, proszę pana. No i to po co ta ściema? Tomasz Jaskuła cały czas podkreślał, że przede wszystkim jest bezpartyjnych samorządowców. On jest tak bezpartyjny, jak jestem, proszę pana, młody i przystojny. Tylko rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, pan wie, że z bezpartyjnymi to Koalicja Obywatelska, Platforma rządzi w województwie lubuskim. Oni się odcinają, proszę pana, od niego, tak mówiąc szczerze. Tak, że to jest ich kandydat. Aha, ten kandydat. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o Tomasza Jaskułę, pogratulował panu zwycięstwa, także na antenie radia. Mogę się, proszę pana, tutaj zrewanżować i publicznie mogę pogratulować dobrego wyniku. Z który wynika ten wynik? Z tego, że byliśmy tylko w dwójkę. A myśli pan, że... To jest pytanie, czy ten wynik pozwoli Tomaszowi Jaskule zbudować jakiś kapitał polityczny na przyszłość? Bo... Wie pan, ja zawsze życzę wszystkim dobrze, bo mam taki charakter. Nie jestem jakimś takim zaciętym, proszę pana, zawodnikiem. Jeżeli jest źdźbło prawdy w tym, co mi mówiono w Lubniewicach pod Biedronką i w Sulęcinie na spotkaniu z ludźmi, no to taki wielkiej, szalonej jakiejś, jakby to powiedzieć, pozycji wysokiej z tego tytułu wyborów nie widzę. No to zobaczymy. Panie senatorze, dzisiaj drugi dzień konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Wczoraj prezydent spotkał się z przedstawicielami PiS-u i Koalicji Obywatelskiej. Dziś Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że piłka w grze, nic nie jest przesądzone. Z kolei dzisiejsza opozycja, która chce utworzyć w nowym rozdaniu nowy rząd, mówi, że to prezydent powinien Donaldowi Tuskowi powierzyć misję tworzenia rządu. Pana zdanie w tej sprawie? No wie pan, dla mnie to jest rzecz oczywista, proszę pana. 248 posłów to jest bezwzględna przewaga, proszę pana, i każdy dzisiaj, no, 18-latek wie o tym doskonale, że to jest zespół partii, który stworzył koalicję i który wskazał
pana premiera Tuska, kandydata na premiera i w związku z tym, mówiąc tak szczerze, Rzeczpospolita potrzebuje dzisiaj przede wszystkim ogromnego zastrzyku finansowego. I ja wiem, że może pan prezydent zgodnie z konstytucją bawić się w różnego rodzaju przepychanki pod tytułem spróbujemy przedstawić, proszę pana, pierwszy ten, który jest zwycięzcą. W pierwszym kroku. Tak, będzie proponował na przykład PiS-owi. Panie prezydencie, niech pan tego nie robi. Błagam pana. Szkoda jest przede wszystkim ekonomii tutaj. Wydłużanie tego czasu. To czekamy wszyscy, już przeszło 2 lata na te pieniądze. Donald Tusk się zobowiązał, że te pieniądze szybko do Polski przyjdą, ale musi mu prezydent, panie redaktorze, w tym pomóc, a nie robić kukiełki polityczne. Natomiast wie pan, zaczyna być to śmiesznie nawet wyglądać, bo jeżeli pan Kaczyński nie przychodzi do prezydenta jako lider tej partii, to też świadczy o tym, jak to wszystko jest potraktowane bardzo źle. A gdyby nie przyszedł Mateusz Morawiecki, to Koalicja Obywatelska nie zarzucałaby, że obecny premier... Nie, proszę pana, bardzo pana przepraszam, panie redaktorze, lider przychodzi. Powinien przyjść lider, proszę pana. Lider, który jest liderem partii. Pan Donald Tusk jako lider partii przyszedł ze swoim zespołem, natomiast pan Kaczyński kolejny raz lekceważył prezydenta Rzeczpospolitej. Dyskusja się toczy. Prawo i Sprawiedliwość z kolei odpowiada, że skoro de facto zwyciężyło w wyborach, no to pierwszy krok powinien należeć jakby do nich i sprawdzenie, co się dzieje. Wczoraj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, powiedział tak: jeśli nie stworzymy większości parlamentarnej po 15 listopada, to wtedy wybory należy uznać za przegrane. Tak mówi przedstawiciel suwerennej Polski, a co mówi senator Komarowski? Ja chcę panu powiedzieć, że ja zawsze podziwiam ludzi, którzy sami sobie zaprzeczają. Na pewno w głębi sam siebie się śmieję, twierdząc o takich historiach, które pan przed chwilą powiedział. Nigdy nie wierzyłem panu Kalecie, bo to jest opowiadacz. Tych opowiadaczy po stronie, wie pan, PiS-u jest strasznie dużo i zmęczyli ci opowiadacze opinię publiczną, która powiedziała passé. Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, mamy potrzeby ekonomiczne jak żadnego roku i dzisiaj jakiekolwiek gry i zabawy, nawet jeżeli one są oparte o konstytucję, są, tak mówiąc szczerze, nieuprawnione. Jeżeli ktoś ma poczucie obowiązku, panie redaktorze, w stosunku do społeczeństwa, które dało, proszę pana, wyraz jednoznacznie w wyborach, powinien pan prezydent po raz pierwszy odczepić się trochę od matki partii PiS-owskiej i przestać być naprawdę tym jednym z członków tej społeczności. Czekamy więc na decyzję prezydenta. Na pewno o niej będziemy jeszcze dyskutowali. Panie senatorze, ważne rzeczy dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu ma zdecydować o przyszłości raportu określającego w sumie głębokie zmiany unijnych traktatów, w tym traktatu o Unii i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi tak w wielkim skrócie o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach, ważnych przypadkach, bo sprawy polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej, obronnej, także odchudzeniu Komisji Europejskiej. Ma być ponad 15 tylko komisarzy, więc część państw nie będzie miała swoich komisarzy. No i komisja będzie miała więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Jaka jest przyszłość tego pomysłu? Bo to jest kluczowy pomysł dla funkcjonowania także nas tutaj, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Po pierwsze, głęboko wierzę w to, że powoli wracamy, wie pan, do Unii Europejskiej, bo byliśmy na obrzeżach, tak na dobrą sprawę. Przez 8 lat zapracowaliśmy w sposób ewidentny, że Unia Europejska dzisiaj podejmuje takie decyzje. Bardzo mocno wspierał nas, proszę pana, Orban, żebyśmy dzisiaj byli świadkami tego, co zostanie uchwalone. Chciałbym zrozumieć pana myśl, czyli ten pomysł francusko-niemiecki jest w pana opinii wynikiem tego, że... Ale absolutnie, Polska, proszę pana, kreatorem tej sytuacji to są panowie, pan Morawiecki, pan Kaczyński i pan Ziobro. To są ci, którzy stosowali liberum veto i powiedzieli w końcu w Brukseli dość tego. Bo przecież nie jest tajemnicą dla nikogo, że jeździła chmara naszych działaczy pisowskich do Brukseli tylko po to, żeby tam powiedzieć nie. Dlatego, że
ta ekipa, która na szczęście odchodzi, nie potrafi, nie rozumie słowa negocjacja, wie pan? A to wynika też z kompleksów, którzy mieli, jadąc do tej Brukseli na rozmowy, bo wiemy o tym doskonale. Ja muszę panu powiedzieć dzisiaj wprost. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej. Jeżeli ludzie o stanowiskach ministerialnych przychodzą z taką wiedzą na posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, jak ja to widziałem w Senacie, to jeżeli ci ludzie pojechali do Brukseli, to ja nie wiem, o czym mogli oni rozmawiać. Pan mówi o pogodzie. Na pułapie kraju. A ja pytam o taką sytuację, w której mówi pan o zmianie rządu i o tym, że premierem zostanie Donald Tusk. W którym kroku to teraz nie jest istotne. Ale prawda jest taka, że dzisiaj Komisja Spraw Konstytucyjnych według kalendarza około listopada, połowy, końcówki będzie Parlament Europejski o tym na sesji plenarnej decydował, a później będzie musiała Rada Europejska, w tym polski premier, powiedzieć tak albo nie, zastosować weto albo nie. Jak pan myśli, jaka będzie decyzja, powiedzmy, premiera z Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli by pan premier Donald Tusk powiedział nie, to znaczy w moim mniemaniu, ja mam prawo mówić, jestem senatorem, który obserwuje na bieżąco życie polityczne, to wpisałby się w tą retorykę, którą dotychczas stosował. Nie stosowali dzisiaj non-stop przez 8 lat rząd PiSu. I to rząd PiSu, proszę pana, przy pomocy Orbana, który jest, jakby to powiedzieć, przyjacielem Putina, doprowadził do takiej sytuacji, że dzisiaj jest ta dyskusja, proszę pana, gdyż większość mówiących nie, a nie, bez uzasadnienia, dlaczego nie, to była Polska i Węgry. I to jest dzisiaj wynik tego. Ja się wcale nie dziwię, bo my pamiętamy z historii, co Liberum Veto zrobiło z naszą ojczyzną, którą żeśmy stracili. I to samo chcieli zrobić pisowcy w Unii Europejskiej. Liberum Veto. Tylko ten XVIII wiek, to tam jeszcze była duża ingerencja państw zewnętrznych i to taka z przekupywaniem polityków, wie pan? Proszę pana, to co robi Putin, niech pan obserwuje. Ma pan Orbana, proszę pana. Orban nie jest polskim premierem. Ale to był przyjaciel pana Kaczyńskiego. No co, zapomniał pan, że pan Kaczyński... Nie, to ja muszę panu przypomnieć. Pan Kaczyński powiedział, że Budapeszt będzie w Warszawie. Pamiętajmy o tym, panie redaktorze, na litość boską. Ale do 24 lutego, po 24 lutego... No dobrze, dobrze, bo już nie wypadało, wie pan, nie wypadało z łobuzami, proszę pana, zadawać się, jakim jest Orban. Panie senatorze, bo czas nam się właściwie skończył. A jeszcze jedno pytanie mam. Proszę bardzo. Bo ważna kwestia także dla województwa lubuskiego. Przyjęty krajowy plan żeglugowy, przyszłość Odry, ta gospodarcza, czy bardziej ekologiczna, wykorzystanie rzeki gospodarczo. Jak pan patrzy, co się stanie w najbliższych latach z tym projektem? A musimy już kończyć, także jedno zdanie. Jedno zdanie. Jestem absolutnie za tym, żeby zrobić to, co nie zablokuje, żeby nigdy nie powstała taka dramatyczna sytuacja, jaka była na oczach. Władysław Komarnicki, senator Koalicji Obywatelskiej, dziękuję bardzo. A ja panu dziękuję za zaproszenie, a państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten wynik, który żeście mi państwo pozwolili uzyskać. Bardzo dziękuję i życzę zdrowego dnia państwu. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.